Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Witam po przerwie. Dobra, jedziemy z tym Polsatem. Boże, chcę krzyki i śmierci. Nie, Seba, jak to? No dobra, umieramy. Halo, gdzie jest to umarnięcie? Mam nadzieję, że nie wyłączy dźwięków w tym wszystkim. Co to było? Ile krwi. Yummy. Niam. Chyba Miguela zeżarło. To pantera, Lampard? Jeszcze małpy się rzucą na Larę. No to coś czuję, że faktycznie umrę. O, świetnie! Jeszcze z tyłu! Lara, zabij to! Zabij to, bo ja nie umiem. Nie, żaden challenge nie robię, to ty. Kotecek. Dzięki, wielkie wierzba. Mam strzelać w małpy? Gdzie jest ten kot? Halo? Pantera? Boże, boję się! Fuck! Umrę tu! Got to be careful here. No dobra, bo... Nie wiem, uważaj. Słyszę masę dziwnych dźwięków. Więcej kotków. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja mam zabijać te małpy, czy nie. Może się umyj w tej wodzie? Włącz to, żeby widzieć zwierzęta. No, ale to i tak pokazuje tylko mapy cały czas. Dzięki, wielba. No staram się, włączam go, ale on działa tak, wiecie, że się wyłącza sam, więc... No i nie spotkałam żadnego kota. Pokonaj... Aha, dopiero teraz pokonaj. Fuck! Fuck! Nie, ja nie umiem! Nie, dźwięki, nie wyłączajcie się teraz. Nie! Nie zbieraj rzeczy! Ej, gdzie ten jaguar? Uciekł. Nie! Ja nie umiem z łuku tak szybko! W tyłek to! W tyłek. Nie! No, kurde! Czemu on się ruszy? Było idealnie. Jezu, gdzie on jest? To był jeden jaguar, a gdzie jest ten drugi w ogóle? No lol. No już kurczę! Czy ja mam nieskończoną ilość strzał? Bo jak mi się zaraz skończą, to będzie trochę lipa. Aaa! Nie! Zostaw mnie, bezczelny jaguarze! Masz strzały w pysku! Ała! Teraz to na pewno umrę zaraz. No, strzel. Jeszcze żyj? No, jeszcze żyje to badziewie, no. Nie. Gdzie ono jest?
Nie wiem, zbierz to. A! Nie, bo mnie w tyłek ugryzie. No, a wyceluj! No, super. Czy właśnie skończyły mi się strzały? Gałka? Czemuś zabiłaś go w ucho? Lecz się, ale ja nie wiem jak. W tych częściach nie ma nielimitowanej amunicji. No jak to? Dzięki, Skipper. Dziękuję za cierki. Okej. Okay. Czy to znaczy, że mnie zażre? Niam, niam. To było słodkie. Jej, nie umarłam. Ej, ale patrzcie, zabiliśmy mu kolegę. Albo jego żonę. Widzisz, Lara? Bezczelna jesteś. Lepiej w tyłek niż w cycku, bo już nie będzie ich miała. O Boże. Nie ma to jak zostać zabitym w ucho, no. Lepiej niż zabitym w nogę. O, dostałam kolejny punkt. Leczenie. Przytrzymaj L1, naciśnij X-a. Się lecz. Aha! W taki sposób. No dobra. Może zapamiętam. Jest jakaś szansa na to, że może zapamiętam. Zbieraj te krzaczki. No i nie będzie małych kotecków. No właśnie. Lara zamordowała rodzinę. No, tu jest jeszcze jakieś drzewko. No właśnie przypuszczałam, no bo jesteśmy dopiero na początku rozgrywki, więc wszystko mnie uczą jeszcze, co jak używać i tak dalej, więc to leczenie dopiero teraz. Może jeszcze to wezmę. Obdziobię kilka drzewek. Spokojski, postaram się zapamiętać. Aha, to rozumiem, że teraz nie mam strzał. Już. Świetnie. Jestem bezbronna. Genialnie. Ta dewastatorka przyrody. Jonah! A, bo my jeszcze z Joną łazimy. Zapomniałam o nim zupełnie. O Boże. O, przynajmniej się umyjesz w wodzie. Nie chcesz się wypluskać jakoś bardziej, lepiej, mocniej? Weź wejdź na ten głaz. Tak, wspinanie się po drzewach. Niczym małpa. Niczym małpa, co? Tu coś jest. I tu coś jest do zbadania. Dziennik Jacka 3. Father's outward enthusiasm is at an all-time high. Żona też zjedzona. Nie, przypuszczam, że będziemy musieli się z nim męczyć do końca gry. Whites of his eyes reflecting moonlight, his stare vacantly locked to the stars. Were it not for all the stories he has shared of the Amazon in the past, I would mistake his gaze as regretful, even mournful. Perhaps it is simply these insects making their way through our head nets, causing him such consternation. Interesujące. Rozumiem, że do wraku mamy się dostać, a co tu jest? Tu jest coś do zbierania. Miguela znalazłaś? Wydaje mi się, że był to ten zjedzony. Taki. Przez te kotki. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja tu łaziła. W sumie.
pozbieram to, co już tu widzę. Tam coś jest. O, i tu coś jest. Ominęłam chyba jeden dziennik. Tonight, sleep escapes us. The jungle is angry and the moon is uncooperative. The human imagination. Nie, chyba Samanty nie ma. Samanta umarła dawno temu. I can hear the jungle's breath ruffling behind my ears. Znaczy, nie, chyba tak naprawdę, ale w sensie po prostu wycofali chyba z tej gry, nie wiem. Manic energy rustling through the trees above. Rest has become the lead on our search, finding us at the most inopportune time. I have caught father dozing off mid-step and his hand barely clutching his walking stick. We have run out of food and are sustained almost entirely by gathered berries and rainwater. The both of us are far too unyielding to give up. I fear the very stubbornness that led us to this point may also be that which leads us to our early graves. Boże, Travis. Jaki realizm. Jak mi się podoba ta część, no jeszcze... Za wiele o niej nie wiem, ale no, jest w miarę spoko. No, zaczęła się w sumie nie najgorzej apokalipsą od razu. Także spoko. A co do tych postaci, które właśnie wcześniej były, Samanty i nie wiem, reszty całej bandy Lary z 2013, to szczerze powiem, że ja połowy ich nie pamiętam w ogóle. Nie pamiętam nawet, jaka Samanta była. Te postaci były dla mnie tak kompletnie mało zauważalne, że to jest... Wszystkie te postaci w Tomb Raiderze mają za mało charakteru, jak dla mnie. Są za mało widoczne. Nie wiem. Czy ja tu coś mogę zrobić? Aha, ja tu muszę mieć czekan. O, dobra, to dupa, to nie mogę. Może w tym samolocie znajdę. Tędy mogę? To będzie prowadziło do tego samolotu? Chyba tak. Jonah, are you there? Witam, Jonah, znajdź czekan. Priorytety, kobieto. No, Rot już prędzej, ale i tak, jak dla mnie, jakoś tak słabo. A Grima w ogóle nie pamiętam, co to był za jeden. O, Jonah, ty żyjesz. Thought I got you killed. Ach, jaka muzyczka do tego. Hey, do you know what happened to Miguel? Został zjedzony. He didn't make it. What's wrong with your arm? Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see. Oh, wytnę ci to. If we leave it in there, it'll only get worse. Dawaj, odcinamy rękę całą. Ten dziadzio twardziel. O Jezu. Sure, you know. Nie pamiętam. I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward. Flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey. I'm with you. No, it's my widzę, choice. Że jesteś. Most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? No Jezu, no to wtedy umrze cały świat, no. Co się będziemy przejmować, jak już nas nie będzie. Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just
let everyone down. No, już niewiele osób ci zostało, rodzice umarli. For the sake of a few hours, we could have turned back. No, kobieto, tam nie przejmij się. Jezus Maria, weź. O! Robaka mu wyciągnęła z ręki. Maybe we should give him a name. Tak, nazwijmy Robaka. Świetny plan. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. No, wiem. Wiem, Czumba. Thanks. Boże, i ten plastikowy naszyjnik. Weź go wyrzuć. We can find Kowakyaku. We can rest for the night. Sounds good. A muszę cię zabierać ze sobą? Będziesz mnie spowalniał. Masz rękę zapajdaną. Czekaj, bo tu jest ten... obóz. I'm glad you stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun, so... Yeah, I think Miguel was heading toward it when... Poor guy. Po co on poszedł tak do przodu? How'd you manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. Znowu ten żenujący charakter na rysiu. A kto jej został? No chyba tylko Johna jej został. Mam wrażenie, bo ten... Czemu nie mogę użyć opozu? Przestańcie gadać! Jezus Maria. Już? Dzięki. No. Fuck you, Jonah. Fuck you. Is it in your head now? No. It left me when Dominguez took the key. If it's that strong, how can you be sure? Let's just find Kowakyaku, okay? Okay. Mogę skorzystać z obozu? Dziękuję. If it was about revenge, I'd understand. Would you though? I dalej gada. Wouldn't you rather be somewhere warm and dry with a beer, maybe a friendly stranger to flirt with? Flirty? Serio? You can imagine. But I'd still understand. It's not revenge. Okej. Ja tam noszę ten plastikowy naszyjnik na co dzień i mi się podoba. Podziwiam Seba, bo ja to mam zakopane głęboko w skrzyni, w której była cała kolekcjonerka Tomb Raidera i nie chce mi się tego ruszać. Nie, szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to był żart jakichś twórców, żeby za tak drogą kolekcjonerkę dostać tak badziewnie wykonane rzeczy, bo widziałam o wiele ładniejsze kolekcjonerki i o wiele ładniejsze rzeczy, a ten naszyjnik i jeszcze ta figurka, to było takie słabe, że po prostu się płakać nad tym chce. To już nic, tylko płakać. Dzięki, Skipper, za cheery. Nowe trofeum. Jak nie pieska, to co? Zdobądź najobrzydliwsze, najpaskudniejsze, najbardziej oślizgłe zwierzątko na ziemi. Jej, robaka! Aczkolwiek rozumiem, że może komuś się podobać, no ale jak dla mnie to było słabe po prostu. Teraz tą kolekcjonerkę w całości możesz za 200 na Allegro dostać. No, ja bym w sumie mogła sprzedać tą moją. chyba bym nie żałowała. W sumie, wiecie co? Jedyną rzeczą, którą chciałabym, na przykład jak moje koty szaleją po wszelkich półkach i tak dalej, to jedyną rzeczą, którą faktycznie chciałabym, żeby mi zrzuciły, to jest ta figurka z Larą, bo ona mi tylko paskudzi moją półkę. Jestem okropna, ale nie, naprawdę. Ona mi się nie podoba, ale no... nie mam gdzie jej trzymać też za bardzo, więc siedzi na półce cały czas. Tak, konkurs. Kto chce jakąś paskudną kolekcjonerkę z Tomb Tak, Nathan źle wygląda przy Larze. Jak to ktoś z moich znajomych stwierdził kiedyś, że Lara ma na tej figurce wygląda jak jakiś ten
Jak jakiś Azjata. W ogóle nie jest podobna do samej siebie. Mnie się podobał Joel i Ellie w wersji figurkowej. O, to nie wiem nawet, jak wyglądał chyba. Dużo było fajnych figurek, na które mnie nie było stać. Kolekcjonerka Syberii 3 wcale nie była lepsza. A kolekcjonerka Syberii 3 akurat była bardzo ładna. Figurka Kate Walker była całkiem fajnie wykonana. I z o wiele cięższego materiału niż figurka Lary. Która była lekka jak zrobiona z papieru. Sama postać Kate w sumie wyglądała całkiem spoko i wszystkie jakby rzeczy w środku były dobre, dobrej jakości. Tylko, że sama gra była słaba, no ale to swoją drogą. Tak, moje marzenie. Dobra, czekajcie, bo ja się tu... Co ja mam wybierać? Boże drogi, nie wiem. Ja bym chciała rozwinąć ten mój wzrok. To nie chcę. To są do przetrwania. Artefakty, monolity. Mądrasowa, instynkt przetrwania podświetla cele wyzwań. Może to wziąć? Już czas stabilnego celowania potężnych strzałów. Żywotność pumy. Po zbandażowaniu ran w czasie walki na chwilę uzyskujesz odporność na obrażenie zadawane przez wrogów. To też jest w sumie spoko. Figurka mi się nie podobała, Kate. O, tak do mnie wyszła całkiem spoko. A tutaj? Likwiduj wroga z... Aha, to kosztuje 2 punkty umiejętności. I to też kosztuje 2 punkty umiejętności. Co tu wybrać? Zabijanie to nie ma co, bo tutaj jest tego jak na lekarstwo. Nie bierz małpy i zwinności, tego wykrywania pułapek, bo to ułatwia mega grę i zabiera przyjemność z rozgrywki. Ale ja nie mam nic przeciwko, żebym sobie ułatwiła grę. Dobra, wezmę ten wzrok. Mądrą sobą. Będę mądrą sobą. Ekwipunek. Tworzenie ulepszeń. Wymaga odpowiednich części, zasobów i umiejętności. Okej. Okay. Walka wręcz. Noże. Łuki. Dostępne ulepszenia aż 3. Aha, to daje obrażenia. To daje do szybkości, a to do czasu trzymania. I co, i mogę to zrobić? Mogę to zrobić. I co, i mogę tylko to? Aha, bo już nie mam więcej rzeczy do tego ulepszania. Aha, tu nie mam. O, a tu mam stroje. Co to jest? Angel of Darkness! O mój Boże, serio? O my gry! Nie wierzę w to! Angel of Darkness tu jest! O mój Boże, jak masz mądrą sowę, wskazówki, musisz wykonywać opcjonalne wyzwania od tego momentu, bo inaczej ta umiejętność nie ma sensu. Aha, super! Cycki urosły. No w ogóle lol. Tomb Raider 2 jest. Nie wierzę w to. O my, ale ona wygląda kosmicznie, jakby była figurką jakąś. I jeszcze ten warkocz, ale fajny. Aż szkoda, że nie ma pistoletów do tego. To już wiemy, jakim skinem Ania będzie grać. Nie, no nie będę grała raczej takim, bo to dziwnie wygląda w tej grze, ale nie wiedziałam, że są takie rzeczy.
Nie chciałam się obracać, tylko chciałam zmienić. A, i to jest zimowy Star 2. A czemu, ciekawa jestem, czemu akurat Tomb Raider 2 wzięli do tego. Dobra, wezmę standardowy. Ale na nogi mogę sobie założyć coś. Ej! Ale ja dostałam coś takiego na nogi fajnego. Gdzie to ja mogę założyć? To jest wyposażenie. W talii jest cieńsza niż ta w łodzie. Ej, czekaj, bo ja tu... O, dobra. Ten strój chcę. Ale czemu ja mam buty? Nie mogę. Ter 1 nie miał warkocza, a ter 3 nie miał nosa. Aha. Ciekawe, jak otwiera się... Jak otwiera usta w tym stroju klasycznej Lary. O mój Boże. Dobra. Wychodzimy stąd. Dobra, Johna. Idziemy. Aha, to potrzebuje dwóch ludzi. Yum. You see that? It must be Kwakyaku. We have to get down there. Wioska. No to idziemy. You sure this is a path? Come on, stay close to me. This is definitely not a path. Ale maruda. Ale mamy silnego mężczyznę. Ty tam silnego. Lara, rzuć go na pożarcy panterą. Będziesz miała czas na ucieczkę. I'm okay. Just a couple more steps. Okay. You're all right. I'm okay. Już narobił gacie. Wiedziałam. Widzieliście, co on zrobił? Chciał spaść. What do you think, Bill? Ej, zbieramy kwiatki. Could have been the Inca. They knew a lot about hydraulics. Tu coś jest. The bridge is down. Maybe we can lift it with those counterweights. Maybe. Johna prawie samobójca, no. I bet this water is drinkable. No. You wanna try it? I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from. O, nie mogę tego. A nie, mogę. Dobra, myślałam, że nie mogę. It's almost like a creel. A, nie mogę tego odszyfrować jednak. Co? Wejdź w tryb foto, zbliż jej twarz i obejrzyj sobie różne mimiki twarzy. Czemu ona idzie w miejscu? Wasn't your thing? Nie za dużo gadają tutaj. Tryb foto. Zbliżenie na twarz. Nie mam pojęcia, jak to robić. Lol. I co? Teraz mam zrobić. Bo ja nie umiem z tego korzystać za bardzo. Ukryty interfejs. Ale ona nic nie robi. Moonwalk. Ale by było śmiesznie, jakby spadł i mission failed. No właśnie. Zakładka z mimikami. Takie dwie twarze. Okej. Okay. Wyraz twarzy. O Boże. To jest neutralne, aha. Uśmiech. To był uśmiech! Radość. Jakieś nie widać jej radości. Boże drogi, oczko. Smutek.
Zaskoczenie. Obrzydzenie. Złość. Zachwyt. To jest zachwyt? Zbliżenie na cycki, no wiesz co? I ten kiepski ryj, no. Niezadowolenie. Zuchwałość? Co? Co ma z brodą w tym? Poirytowanie? Niewinność? To jest niewinność? What the fuck? 50 twarzy Lary. No i tyle w sumie. Zbliżenie na cycki. Zaraz wejdę jej w cycki. O, by trzeba było z boku porównywać. O. Z boku to ona jest prawie płaska. Dlatego ją przenikam. Dobra, chcę wyjść ten tryb foto. Bardzo. Ta niewinność wygląda jak... A co mnie to obchodzi? No właśnie. Czekajcie, bo tu są jeszcze jakieś rzeczy do zbadania. Miseczka z proszkiem. O mój Boże, znowu zbieram jakieś dziwne proszki. O. Monolity odblokowane. To znaczy, że ten już mogę? Nie, nie mogę. Does boarding school count? I don't know. Does it? Probably not. But Roth showed me some things. I always preferred the company of adults anyway. Yeah. I miss that guy. Me too. Okay, to jest ten. A ja nie tęsknię za nim. Przodu nie wygląda na taką płaską, jaka jest z boku, no. With Eli gone, your arm should heal quickly. Yeah. I feel a lot better already. Tu jest coś. It's too heavy. Give me a hand. Boże, jeszcze musi mieć pomagiera. To w ogóle nam coś da? Okay. Let's let it go. Slowly. Zostawmy go samego. Szkoda, że się jeszcze nie wyrąbał z tym, jak go tak zostawiłam. A, bo ja nie mam strzał. Need to get the water flowing. Dobra, spróbuj zejść na dół, bo nie wiem, czy my musimy zejść na dół najpierw. Są jakieś grzyby. To jest zagadka. Popisz je, Aniu, nawet nie musiałem czekać do pierwszego grobowca. O Boże. Need to get the water flowing. Pierwsza zagadka, ale ja nie mam strzału. To i tak nic nie daje. Przytrzymaj R2, by stworzyć ciche strzały. Aha. Co to jest? Wykop to. Nie dokuczaj mu, on ma robaki. O mój Boże. Bluzeczka tak uszyta, że z przodu oczy wyglądają na większe. No właśnie. Czy tego się mogę złapać? O, mogę. To dobrze. Nie wiem, dokąd idę, ale spoko. Do góry? No, do góry! Aha, i wyszłam tędy. Wow, to było bardzo opłacalne, co zrobiłam. Need to get the water flowing. No dobra. Zobaczmy. Tutaj mogę strzelić. Nie wiem, co mi to da, ale mogę strzelić. No, to mi nic nie da. A, chyba, że to mam. Ale to nie wiem. Nie. Nie, to nie ma sensu. Need to get the water flowing. Co jeszcze mogę ruszyć? Mogę ruszyć tą linę. Ups. Prawie wpadłam. Jezu. Need to get the water flowing. No dobra, to musimy wejść chyba na górę, skoro water flowing. Już mogę ten monolit przetłumaczyć? Bo mi się wydawało, że nie mogę.
Bo nadal mi się tam pojawiało co innego. Czemu tu się nie da nic zrobić, no? Dobra, najpierw zrobimy water following. A teraz idziemy do tego monolitu. This describes something nearby. Two serpents guard life and death. I lie trapped within the eternal struggle. Nie wiem, czy gramy do północy. Nie, nie gramy do północy. O, dostałam trofeum. Okej. Okay. Dobra. Water flowing mamy, więc spróbujmy pocisnąć to. Jestem pod zachwytem, ja na początku nie nienawidziłam Tomb Raider, ale dzięki tobie chcę go kupić, po prostu zaskakujesz mnie codziennie. Wow! To miło mi się, bo... Good. Let's see what those counterweights do. O! Coś tu zjechało. Coś tu zjechało na dół. The bucket's leaking. Uuu, no to lipa. To ja to mam zrobić na czas? Chyba nie. Tak, kurde. No bo... Need to get the water flowing to the bucket. Wiem, Laro. Masz zagadkę, musisz ją rozwiązać, żeby dostać nagrodę. Na mapie możesz ją jeszcze raz przeczytać. O Boże. Czekaj. A to się podnosi? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Aha, bo on to trzyma. Okej. Okay. Może jednak to było czasowe. No, papa wersja, dzięki bardzo, że byłaś. Gdzie były te zagadki? Na mapie możesz ją jeszcze raz przeczytać. Aha. Relikt? Nie, to było tu, jest monolit. Dwa węże strzegą życia i śmierci. Więzi mnie ich wieczna walka. I to w tym obszarze mam rozwiązać tą zagadkę? Kurde, nie wiem. Tak, w tym obszarze jest nagroda. O Boże, coś czuję, że tutaj utknę raczej. Dwa węże. Jeszcze raz. Dwa węże strzegą życia i śmierci. Więzi mnie ich wieczna walka. Jezu, coś z tą podłogą? Nie, bo to jest ten. To jest mały obszar. Dwa węże. Tu coś jest! Aaa! Dobra. Zrobiłam, udało się. Okej. No dobra. To teraz jeszcze idziemy rozwiązać tą zagadkę z tyłu. Z tym mostem. Trzymaj, Dona! Okay, Jonah, you can let go. Ah, wpadłam! Myślałam, że skoczyć na tą linę. Ups. Ups. Jeszcze raz.
The bucket's leaking. Boże. Ale mam nadzieję, że zaliczyło tą zagadkę, że ją zrobiłam. Bo ten save point był zbyt z nadziejnej strony. Lara. To było stylowe. Ja mam zawsze stylowe śmierci. Nie, spoko, ja się nie obrażam. Trzymaj. Okay, Jonah, you can let go. A, po prostu to podniesie ten most. Okej. Okay. Dobra. I get it. 100 punktów doświadczenia dostałam za to. Wii! Ten już se przeszedł, nie? Ciekawe, jak ty tam przeskoczyłeś. Guess we go through here. After you. I think it's some sort of stealer or... Help me with this. Sure. Thank you, Seba. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. Help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Okej. Oko orła. Przytrzymaj L1, a potem naciśnij, by użyć mieszanki przenikliwości. Pozwala Larze wyczuwać zwierzęta i naturalne zasoby w otoczeniu. O Boże. Nie chcę. To i to. Lara ma fazę! Lara ma fazę! Przenikliwość. Dobra, to myślę, że będziemy kończyć chyba powoli na dzisiaj. Złoto widzę, błyszczy się. Mruga do mnie. Oh my god. Ten tajemniczy proszek dał nam te oko? Tak. Tajemniczy proszek. O, i to jest czasowe. I zaraz nie będę widzieć niczego. O, i znowu mam fazę na super zielone kolory i nagle przestało. Jej! No, kończymy, kończymy. Już jest późno. Zmień miejsce zapisu. Nie, wyjdź do menu głównego. Tak, poproszę. Torgus, jeszcze nie wiem. To zależy od wielu czynników. Ale no, postaram się jak najwięcej w sumie przejść. Boże, jak ta Lara tu wygląda. Jej, dziękuję, Skipper. Dziękuję bardzo. Zdobyto nowe trofeum. Ach, nie jest tak źle. Zginęłaś tylko 2 razy podczas całego live'a. Jej! I znowu mam fazę na super zielone kolory i znowu przestałam. No, takie fazy, takie fazy. Może kiedyś zrobisz takiego luźnego live'a z Shadow z tymi dodatkowymi strojami z klasycznych TR-ów. No, można by coś pokombinować, zobaczyć. Gra nie do końca do mnie trafia, ale live jest mega przyjemna. No, ona jest taką typową grą akcji, nie? Ale niestety przeniesiono tu też sporo rzeczy z RPG-a przetrwania i pierdół tak naprawdę. I tak jak chyba pisałam komuś pod komentarzami, że tęsknię za czasami, kiedy gry akcji były po prostu grami akcji, a nie są przeładowane właśnie mnóstwem pierdół typu znajdź milion rzeczy, żeby wytworzyć coś, jakieś craftingi, nie craftingi. No to jest trochę na dłuższą metę to są rzeczy męczące. Tak. I ogólnie właśnie ogłoszenie, Howard planuje live'a, więc jeśli macie ochotę zajrzeć do niego, to zapraszam.
Howard się będzie odpalał. Także spróbujemy jeszcze zrobić rajda do Howarda. Tylko nie wiem, czy Howard masz już odpalonego live'a, czy nie? Ja muszę zobaczyć. W ogóle wyjdziemy sobie w sumie z tego Tomb Raidera. Zbuduj samolot, potem odleć. Chyba będzie grał w Mass Effecta. Z tego, co kojarzę. Mass Effecta 2. Tak, już chyba zaczął, to możemy spróbować zrobić rajda. No, także... Bo Torgus, ty nigdy nie miałeś live'a tak akurat, że był w tym samym czasie, albo akurat zaraz po moim i tak dalej. No. Także ja dziękuję wam bardzo za to, że byliście. I cóż, usłyszymy się na kolejnych live'ach. Także trzymajcie rękę na pulsie. mam nadzieję, że to dobrze wpiszę, bo już dawno tego nie pisałam. Także życzę dobrej nocy. Źle wpisałam, wiedziałam. A, jak ja nie umieć takie rzeczy. O, teraz się udało. No. Także pa, pa.